Wspaniałe są te felietony, tak, trzeba, tak. trzeba przyznać. Paweł, powiedziałeś przed chwilą, że jestem zapominalska, ale tego spotkania, które teraz przed nami, z całą pewnością długo nie zapomnę. Wspaniały muzyk, Jacek Juszczak, szef zespołu Warszawia Brass Quintet. Witamy serdecznie. Witam Panie Kasiu, panie Pale, witam Państwa. Czy znakomity to bym polemizował? Ale, ale to wie pan, my pana jest... zmusimy do tego, że no właśnie, pana udowodnił to, ale to wszystko to. w swoim czasie. <laughs> tak, teraz zanim opowiemy o tym, yy, yy, dlaczego się tutaj spotkaliśmy, proszę nam dwa słowa powiedzieć o tym puzonie tutaj, który pan trzyma. O puzonie. No właśnie, nasze spotkanie też ma waltor. To było tutaj. pytanie prowokacyjne. Ja oczywiście. wiedziałem, że tak to będzie. To przygotowany. <laughs> to jest oczywiście nie, nie żaden puzon, czy tuba, czy trąbka, nie daj Boże. Tylko to jest piękny, szlachetny instrument, najpiękniejszy serce każdej orkiestry symfonicznej, czyli waltornia. Waltornie. Róg. Ja mam przyjemność już blisko ćwierć wieku na tym instrumencie muzykować i, i, i oddawać się muzyce bez końca. A zespół Warszawia Brass Quintet ma już 15 lat. I wspaniały projekt, yy, nie tylko muzyczny, bo to jest taki projekt, nie wiem, takie dzieło totalne bym powiedział. Ale wymyśliliście, naprawdę. Powiedzcie no e, tak, dwa słowa. Dwa tak. słowa e, w skrócie powiem, e, możliwie krótko, jak e, można tylko powiedzieć. Zespół rzeczywiście istnieje 15 lat. E, przez zespół przewinęło się kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu muzyków. Obecnie zespół Warsowa Brass Quintet tworzy pięciu dżentelmenów. Wspaniali to muzycy, Ostap Popowicz, muszę to powiedzieć, mhm. Damian Marat, Jakub Mastaleś i Lubomir Mulik. E, tak się e, udało, szczęśliwie przez ostatnie kilka lat udało nam się popełnić kilka wydawnictw płytowych. Oczywiście repertuar mamy bardzo, bardzo szeroki i, i, i e, oprócz szerokiego repertuaru klasycznego, operowego, operetkowego na instrumenty dęte blaszane, posiadamy w swoim repertuar repertuarze mnóstwo utworów wokalno-instrumentalnych, takie mamy opracowanie. Czas, Czas reklamowy się skończył. <laughs> Teraz, Teraz o, o tym projekcie. Stu polskich legionistów. Tak jest. Pozwolę sobie, może tak. tutaj. Zakryję ja pani każdy. Ta tylko nie poleciała tam, bo to. Nie, to nie poleci, no. jest wszystko OK. To jest yy, nasz ostatni projekt stu polskich legionistów. Na którym pracowaliśmy, łącznie, można powiedzieć, że około dwóch, dwa lata ostatnie. Projekt yy, składa się na z trzech płaszczyzn. Jedno to jest muzyka. I to jesteście wy. I to jesteśmy my. Tak. I jeszcze plus kolega, o którym dwa słowa zaraz powiem. Drugi, e, drugi aspekt to jest, e, to jest wystawa obrazów. Stu obrazów polskich legionistów namalowanych przez naszego solistę Piotra Fałko. A trzeci pokażemy to jest go. właśnie ten album. Tak jak tutaj e, widzimy na czołówce. Stu polskich legionistów. I w nim znajdują się fotografie autorstwa Pokażcie pana Marcina Państwa. Szabłowskiego. Stu e, polskich legionistów. 100 takich portretów. 100, 100 do, zupełnie innych portretów. Mhm. Każdy jest oczywiście. Opisany. Każdy jest opisany. Proszę. Pracowała na tym silna grupa. Merytorycznie wszystko jest opisane dużą ścianką, pięknymi zdjęciami i tutaj całym reportażem. Natomiast na końcu albumu, Pani Pawle, jakby Pan tak. uprzejmie pokazać. Tak, tak, Na samym końcu, na okładce, znajdują się o, wewnątrz. Dwie płyty. Dwie płyty. A dwie płyty. Jedna, pierwsza płyta, oczywiście wszystko jest z tematyką patriotyczną. Mm -hmm. W stulecie oczywiście nie, y, odzyskanie niepodległości to jest nasz wkład tutaj w te obchody. Na pierwszej płycie znajdują się pieśni Stanisława Niewiadomskiego w opracowaniu na fortepian i duet wokalny, i tam występuje Bogu Miła wawrowska plus Piotr Rafałko i na fortepianie Piotr y, Robert Morawski, a na tej drugiej płycie. To już jest nasze, nasze tutaj dzieło, znajdują się pieśni, piosenki absolutnie w ogóle nieznane szerszej publiczności. To są utwory, które gdzieś były nie do końca się kiedyś nadawało też do takiej szerszej publikacji, bo te teksty rzeczywiście są takie... Sprośnawe miejsca, rubaszne. Tak, więc y, utwory są znakomite, zrobiliśmy to opracowania specjalnie, nie ma takich, takich opracowań, opracowania zamówiliśmy na kwintet instrumentów dętych, blaszanych, Perkusje i głos solowy. No i sobie z tym projektem yy, sobie jeździmy, muzykujemy i oddajemy gdzieś gdzieś tutaj, i tyle, ile możemy cześć tym, którzy wywalczyli tą Ale naszą Panie Jacku, ja rozumiem, że yy, widzowie, słuchacze tych Waszych koncertów muszą być zadziwieni, bo rzeczywiście, my znamy tych kilka piosenek legionowych. No tak, trzeba powiedzieć. A Rzeci... tymczasem było ich o wiele, wiele więcej. Rzeci... Rzeczywiście jest tak, że te pieśni, które my wybraliśmy, proszę, jakby była pani uprzejma na tą ostatnią stronę, przeczytać tylko tytuły y, tutaj. Mm. To są tytuły absolutnie w ogóle nieznane. Mm -hmm. Legiony to są Termopile, jedzie, jedzie na kasztance, Toch marsz, robimy. marsz, halę. Piosenka o kapelanie. Mm. Mm -hmm. Pułkownik Żegota, no ciekawe bardzo. Super. Rapsu to o Pułkowniku Lisie Kulidzom. To są... pomysł? Właśnie. Te pieśni wybrał nasz solista Piotra Fałko. Skonsultowaliśmy to przy jednym wieczorze. Udało się nam wybrać z całej puli tam bodajże 12 utworów. Przepiękne to są utwory, zresztą w tle je słyszymy. Tak, słyszymy, tak. tak, tak. Rzeczywiście jak gramy na koncertach to pierwsze takie skojarzenie z ludzi trochę że spodziewali się takich hiciorów, no tak? bo wiadomo. takie też posiadamy oczywiście tak. w swoim repertuarze. Natomiast każdorazowo, zawsze absolutnie spotyka się to z aplauzem i z ciepłym przyjęciem. Ludzi po prostu piękne, piękne utwory. Piękne utwory, piękne słowa, Nie piękna muzyka, wykonamy. prawda? Tutaj słyszymy teraz. Da nam pan próbkę. Eee, tej muzyki. Obiecuję. Jedna próbka leci w tle, a druga. właśnie próbkę... się zakończyła specjalnie właśnie dla pana, panie Jacko. To ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, że obiecuję dać próbkę eee, następnym razem i obiecuję, że zjawimy się tutaj w komplecie. O, Wszyscy muzycy. Pięć, tak, pięciu dżentelmenów plus jeszcze solista Piotra Fałko, w oryginalnej kopii ułońskiego. Panie Jacko, ale to studio może tego nie przetrzymać. Pan sobie zdaje My sprawę, właśnie. bo jednak pięć takich blach. Ja myślę, że damy radę, tak? damy radę, oczywiście. Przyszuj Ale proszę Państwa, my, my długo namawiamy Pana Jaska, żeby Pan Jacek naprawdę... Ja, już, ja już, no już mówię, że to puzą, żeby go sprowokować, czy coś. Już wiemy, że to jest waltornia. Panie Jacku, jakiś jeden dźwięk jeden... musi się tutaj wydobyć, koniecznie. Nie, nie było tego w planie oczywiście, ale pozwolę sobie zagrać jeden dźwięk, który, który zawsze e, wykonujemy na... Właściwie to nie będzie dźwięk, e, który wykonujemy... E, proszę siedzieć, będzie, będzie głośno i efektownie. I efektywnie mam nadzieję. E, wykonujemy na różnych e, edukacyjnych takich tak. koncertach. W szkołach, gdzie, gdzie mamy takie e, lekcje edukacyjne z dziećmi. Proszę bardzo. I to będzie, uwaga, uwaga, ryk, uwaga. Ryk, ryk Słonia. Ryk Słonia, proszę bardzo. Krótko. <grym> Tyle. Proszę Czy Państwo państwa, się obudzili już? Tak jest. Dziękujemy bardzo. Pan Jacek Juszczak, proszę Państwa, opowiadał o... No bo tak tutaj śmiejemy sobie i żartujemy, ale to jest o bardzo, piękny, bardzo piękny Stu projekt. Stu polskich legionistów. Te, te portrety są niezwykłe, rzeczywiście, ale to są twarze, co? Są twarze, piosenki. Tak. Wszystko u nas e, zaczęło się ponad rok temu, kiedy zwróciło się do nas wydawnictwo Świętego Filipa. A postała właśnie, żeby chciało coś takiego wydać. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo, panie Jasku. Pan Dziękujemy Jacek pięknie. Juszczak i jego Dziękujemy. niezwykła Dziękujemy. waltornia. Oczywiście. Do zobaczenia. Proszę państwa, a my jeszcze? Oglądał pan, może, mecz? Ten dwa dni temu o Mistrzostwie eee... Świata? Niech oglądał pan. Się pan.